O nie, nie, nie. Nikt nie dostanie się do tych niespodzianek. Poproszono mnie, abym strzegła tych wielkich jajek zrobionych z Play-Doh, więc nikt nawet ich nie dotknie. Ogromne, wielkie niespodzianki. Niebieska, czerwona oraz tęczowa. Moim zadaniem jest ich strzec. I nawet wam, dzieciaki, nie pozwolę zajrzeć do środka. Nie, to jest wielka tajemnica. Cześć, co jest niby tajemnicą? Hej, Ananasiku, powiedz mi, przestań mnie tak wyzywać. Jestem od dzisiaj strażniczką, strzegę tych wielkich kuli, co stoją za mną. Chyba zapomniałaś, że jestem księżniczką. Nie widzisz tej korony? Chyba mi nie odmówisz i pozwolisz zajrzeć do środka? No nie mogę. Obiecałam, że będę chronić tego skarbu. A kto niby cię o to poprosił? No król, król wszystkich kup. Daj spokój, przecież to mój tata. Moja mama też się nie będzie złościć. Ja chcę zobaczyć, co jest w tych niespodziankach. Proszę mnie tam wpuścić. Jestem księżniczką. O rany, no to mam problem. Jak jej nie pozwolę, się obrazi i naskarży królowi. Jak jej pozwolę, to król będzie na mnie zły. A, tam już nie chcę więcej tego pilnować. Rób sobie z tym, co chcesz. W takim razie zajrzę po kolei do każdej z tych niespodzianek. I chyba najbardziej interesuje mnie ta niespodzianka tęczowa. Ale może zacznę od niebieskiej. Tam na pewno się skrywają skarby mojego tatusia. W takim razie zacznijmy zabawę razem z naszymi kupami. O, księżniczka ma ochotę zajrzeć do tych trzech niespodzianek, więc zacznijmy. Może od koloru niebieskiego. Jak myślicie, co tam może być w środku? Niech każdy z was szybciutko teraz na dole w komentarzu napisze słowo kupa, a ja zaglądam. Już chyba wiem, to jest Kinder Niespodzianka, ale aż tak owinięta ciastoliną z każdej strony. Zobaczcie, ciekawa jaka to jest Kinder. O, taka zwykła Kinder wydana z okazji 50. urodzin. Więc sprawdźmy, co też kryje się w środku. Może trafimy na jakąś zabawkę specjalną. No, to by było fajnie, prawda? Uwaga, uwaga, uwaga. O, żółty kolor i mnóstwo czekolady. W żółtym kolorze jajeczka mamy. O, a co to? Czyżby to był jakiś zwierzaczek? Chyba tak, chociaż nie jestem pewna. Co to jest? Tutaj jakieś naklejki. O rany, co to takiego? Ale to śmiesznie wygląda. Wow, zobaczcie, faktycznie to są zwierzaki, jakieś jaszczurki i aligator. Ale śmiesznie. Musimy to wszystko teraz ze sobą połączyć. To jest tył naszej zabawki, musimy to włożyć. Tutaj jest przód i to faktycznie jest głowa aligatora, tylko musimy mu przyczepić oczy. No właśnie, tutaj w to miejsce. Jedno oko. I drugie oczko. Wow, ale świetna niespodzianka, tylko do czego to tutaj służy? Słuchajcie, nie mam pojęcia, co tutaj jest pokazane. Hej, o co tutaj chodzi? Tym można jakoś poruszać po kartce i wtedy robi się jakiś fajny obraz? Nie wiem, czy mi się dobrze wydaje, ale tutaj są pokazane jakieś rysunki. Ja nigdzie tych rysunków tutaj, słuchajcie, kochani, nie mam. Więc chyba nie będę mogła się bawić tą zabawką, no chyba, że będę musiała sobie sama zrobić jakieś takie rysunki. Ale to jest zabawka numer 1, czyli taki fajny, długi aligator. Co to ma znaczyć? Mój tata schował tutaj niespodzianki i Kinder Niespodzianki. Przecież wie, że uwielbiam czekoladę, przecież wie, że uwielbiam otwierać Kinder. Ta czekolada, wygląda naprawdę przepysznie. To co? Bierzmy się za otworzenie czerwonej niespodzianki. Sięgnijmy po czerwone jajo. Ale ma śliczny kolor i też jest ciężkie, kochani. To co, zaglądamy do środka. Czy tam również jest Kinder? Chyba tak, zobaczcie. Kinder Niespodzianka. Czy również taka zwykła? również wydana z okazji 50 lat Kinder. Ale super, czyli będziemy mieli jeszcze więcej czekolady. Może będzie zabawka specjalna? Jak myślicie? Uwaga, uwaga, otwieramy. Jest! Zabawka specjalna, czyli kolor pomarańczowy naszego jajeczka. Co tam będzie w środku? Smerfy! Wow! Tu mamy jakąś tablicę, tu mamy Smerfa, tu jego nogi, są to Smerfy w mieście, które mają różne zawody. O, to jest Smerf, który pracuje na lotnisku. On kieruje właśnie ruchem na lotnisku. Musimy mu dołączyć nogi i z tego, co zdążyłam zauważyć, to te takie jego pałeczki, które ma tutaj w rączce ten Smerf, one świecą w ciemności, jak je dobrze naświetlimy. Do tego jeszcze znak, na którym musi być naklejka z samolotem. I zobaczcie, tak prezentuje się ta fantastyczna zabawka. Zobaczmy jeszcze, jakie tutaj mamy inne smerfiki. Mamy Smerfa, który pracuje jako strażak, jeden i drugi. Smerfetka kwiaciarka, Smerfetka, która robi zakupy. Tutaj mamy smerfiki, które biegają i bawią się w parku. No i tutaj mamy jeszcze lekarzy. No i naszego Smerfa, który pracuje na lotnisku. I Papa Smerf, który chyba jest pilotem. Jak mój tatuś król mógł to przede mną chować? Przecież on wie, że ja kocham Smerfy. Uwielbiam oglądać bajkę o Smerfach. O, kompletnie tego nie rozumiem. Po co to całe chowanie? Przecież ten Smerf wygląda super! Teraz ta największa niespodzianka, czyli jajo tęczowe, kolorowe zupełnie tak jak ja, czyli kupa hamburger. Zobaczcie, kolor żółty, zielony, różowy, biały, fioletowy, wszystko ze sobą wymieszane, a jajko, och, jest naprawdę ogromne, aż wypada mi z rąk. Tutaj również będzie jakaś Kinder niespodzianka. Ale tej ciastoliny jest tutaj dużo, to chyba kilka warstw. Kinder niespodzianka, 50 lat, zobaczcie, już tutaj od razu widać. Ale to jajko jest jakieś inne, bo ono, moi drodzy, jest różowe, przeznaczone głównie dla dziewczynek. Co tam w środku może się chować? Ściągnijmy najpierw folię oczywiście. Tam, tadam, tadam. Co tam król kup schował? Uwaga, mamy to. Jaki kolor? Pomarańczowy. Wow! Kto to taki będzie? Wydaje mi się, że tutaj powinna być Biedronka i Czarny Kot. Miałam rację. To są bohaterowie właśnie z tej bajki. Zerknijmy najpierw na ulotkę. Tutaj mamy, o, jakie piękne zdjęcie naszych ulubionych bohaterów. Miraculous, Biedronka oraz Czarny Kot. Ależ oni fajnie tutaj wyglądają. Super jest to zdjęcie. A z drugiej strony mamy naszego bohatera. Czy to jest Adrien? On chyba tak jakoś miał na imię, z tego co mi się wydaje, z tego co pamiętam. Stoi on na takiej skale. Musimy włożyć tutaj nogi. Teraz musimy wcisnąć ciało. Ono jest tak troszeczkę tutaj, wiecie co, przekrzywione. Trzeba je odpowiednio wcisnąć. No i zobaczmy, jakie on ma właściwości. Udało się, figurka jest złożona i widzę tutaj, że gdy chyba ogrzejemy mocno tutaj bluzkę albo ją potrzemy, to tutaj powinien pojawić się jakiś znaczek. Nie wiem, czy po prostu powinniśmy to położyć pod lampą, czy mocno ogrzać, czy też pocierać. Powinno się tutaj coś pojawić, jakiś taki znaczek, zobaczcie. Ach, on z tyłu powinien się pojawić, dobra. To jeszcze raz. Ach, faktycznie taka łapa, kocia łapa. I ona powinna świecić albo zmienić kolor. Wydaje mi się, że powinna świecić jakoś, ale to powinniśmy zgasić światło. O, szkoda, że nie trafiłam na Czarnego Kota. Takiego w tym kocim przebraniu całym czarnym. O, i brakuje mi jeszcze Biedronki do kolekcji. Ale super to wygląda. Też uważacie, że on jest bardzo przystojny? Ojej, a co tu się stało? Skąd tu tyle czekolady? Czuć ją już aż z daleka. Wiesz co? No, właśnie ta czekolada była w tej ciastolinie. Naprawdę? Twój tata chowa czekoladę przed tobą? Bo mi się przypomniało, że król powiedział, że pod żadnym pozorem ty nie możesz otworzyć tych niespodzianek. Ja już chyba wiem. To były moje prezenty urodzinowe. Ale wtopa. Tata się wścieknie. No i na mnie pewnie również. Nie. Ja powiem, że to tylko i wyłącznie moja wina. Przedwcześnie otworzyłam swoje prezenty urodzinowe. No ale w sumie urodziny są pojutrze. I tak było fajnie. Teraz mam mnóstwo nowych zabawek. No i mnóstwo przepysznej czekolady. Czekoladowe spotkanie z Kinder Niespodzianką oraz spotkanie z kupami Poopsie Slime Surprise. Właśnie stąd mam te moje dwie fantastyczne kupy. Podobało Wam się? Chyba lubicie Kinder zupełnie tak jak ja. No to co? Do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam Was. Pa, pa!